Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa na spotkaniu autorskim z panem profesorem Pawłem Bożykiem, autorem książki o intrygującym biblijnym tytule Apokalipsa według Pawła i podtytule Jak zniszczono nasz kraj, które to spotkanie będę miał przyjemność poprowadzić. Pan profesor jest absolwentem Wydziału Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem belwederskim, członkiem Senatu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio i był w latach 70., od końca 72 roku osobistym doradcą ekonomicznym ówczesnego szefa PZPR Edwarda Gierka. Jest także autorem kilkudziesięciu książek wydanych w rozmaitych językach, angielskim, rosyjskim, japońskim, niemieckim i około 700 artykułów. Pan profesor przedstawi zatem tezy swojej pracy, jak sądzę, i zachęci Państwa do lektury, a mnie przypadnie w udziale rola adwokatus diaboli. Będę starał się zwracać uwagę Państwa na te wyimki z pracy, bo nie jestem kompetentny w relacjonowaniu czy recenzowaniu całości zagadnień ekonomicznych. Tym się nigdy nie zajmowałem. Natomiast te kwestie, które uznam za warte osobnego zaznaczenia, będę miał przyjemność także Państwu pokazać. A teraz oddaję głos panu profesorowi. Bardzo proszę. Postawiłem sobie cel, żeby bardzo skomplikowane sprawy ekonomiczne, gospodarcze przedstawić w formie literatury, po której, żeby czytający po 10 minutach nie odłożył tej książki i ze wstrętem nigdy już do niej nie powracał. To jest książka, która się składa w połowie z wywiadu, z rozmowy, a druga część składa się z eseju. Oczywiście obie te części są całością i składa się ta książka też z trzech części. Pierwsza część została tak potocznie nazwana jako część dotycząca spadku po komunie. Ja uważam, że w Polsce nigdy komuny nie było sensu stricto. Był ustrój, który był hybrydą różnych rozwiązań, no ale tak to przylgnęło już do tej książki. Druga część dotyczy transformacji systemowej. Oczywiście tutaj nie ma takich pojęć w tej książce, bo to, ja wciąż powtarzam, to jest literatura. Gdybyście Państwo docenili wysiłek, który włożyłem w napisanie tej książki. A trzecia część dotyczy odpowiedzi na pytanie, będzie kryzys, światowy kryzys finansowy także w Polsce, czy my jesteśmy zieloną wyspą, której nie ima się żaden kryzys i wychodzimy obronną ręką, śmiejemy się z całego świata, który się skarży na to, że przeżywa kryzys, a Polska, jak Tusk mówił, nie ma z kryzysem nic wspólnego. To jest trzecia część tej książki. W książce przedstawione są skutki decyzji gospodarczych z ostatnich 25 lat ze wskazaniem korzeni tych decyzji w poprzednim okresie. Także są tutaj te pierwsze trzy rozdziały, w których dokładnie opisuje internowanie Gierka i jego kolegów ze Śląska, internowanie kierownictwa Solidarności, jak to wyglądało naprawdę. Tu nie ma żadnej ani żadnej kosmetyki. Wszystko opisane jest według źródeł, oczywiście w formie niekiedy z przymrożeniem oka. Proszę Państwa, efektem tej polityki, która była prowadzona, jest nasze dzisiejsze zadłużenie, które wynosi 400 miliardów dolarów. 400 miliardów dolarów. Pamiętajmy, że Gierek zadłużył Polskę na 20 miliardów dolarów, innych dolarów niż te. Dolar dzisiejszy w porównaniu z dolarem 70 roku jest 3 razy mniej warty. To nie jest ten sam dolar, to jest inny pieniądz. Efektem transformacji jest właściwie brak przemysłu. Poza Orlenem i KGHM-em w Polsce nie ma przemysłu. Są zakłady, które zatrudniają 10, 20, 30 osób,
No ale to raczej należy traktować jako rozwinięte rzemiosło, a nie jako, jako przemysł. Chciałbym Państwu powiedzieć, że na przykład Niemcy w tym samym czasie też dokonywali transformacji, ale na ich terytorium powstało kilkanaście wielkich transnarodowych korporacji. Dzisiaj Niemcy eksportują swoje wyroby na cały świat z tych korporacji, a stocznia niemiecka, która w 1989 roku prawie że dogorywała, dzisiaj ma pełen portfel zamówień. Polskich stoczni nie ma. Telewizja pokazywała, że w stoczni szczecińskiej pływają jachty. Ta stocznia remontuje jachty, nawet jest w stanie wybudować zupełnie niezły jacht, ale to nie są statki. To są po prostu jachty turystyczne, które tam Polscy, ktoś z Państwa był w stoczni gdańskiej i obserwował, wystarczy pojechać do Gdańska i wieczorem przejechać się koło stoczni gdańskiej, żeby zobaczyć, co tam z tej stoczni zostało. Nie mamy własnych banków. 90% polskich banków zostało wykupionych przez kapitał obcy. Dzisiaj ten kapitał chce nam odsprzedać część tych banków z jedną drobną różnicą. Cena, jaką żądają dzisiaj za te banki, jest mniej więcej 10 razy wyższa niż cena, którą zapłacono, kiedy te banki kupowano. Olbrzymi deficyt mieszkań dla zwykłych ludzi jest sprawą znaną i olbrzymia nadprodukcja mieszkań komercyjnych. Rynek wynajmu dzisiaj przeżywa wielki kryzys, ponieważ są na przykład w Warszawie całe zagłębia zabudowane tak zwanymi apartamentowcami, no ale popyt na te apartamentowce jest ograniczony. Nie wiem, jak jest w Łodzi, czy w Łodzi też budowane są takie apartamentowce, czy nie. Dogorywająca służba zdrowia. Nie pomaga zmiana ministrów zdrowia. To nie tędy droga. Ja już nieraz mówiłem, że wystarczyłoby skopiować jakąś organizację służby zdrowia, nie wiem, gdzieś w Austrii, może nawet w Czechach, albo w Słowacji. Nie potrzeba daleko jechać. Tam służba zdrowia funkcjonuje. To, co się w polskich szpitalach dzieje i pomimo zaklęć, które są wypowiadane przez ministrów i ich zastępców i prezesów funduszu, do niczego to nie prowadzi. Zatłoczone miasta, ponieważ ilość samochodów rośnie w postępie geometrycznym, to są na ogół staruszki, które wycofane zostały z użytkowania w krajach zachodnich, sprzedawane za 2, 5 czy 6 tysięcy dolarów. No i nie pomoże zamykanie śródmieścia dla samochodów, które mają więcej niż 10 lat. Nie tędy droga. Potrzebna, jeżeli ma być tych samochodów dużo, potrzebna jest nowa organizacja ruchu, nie tylko organizacja. Te ulice muszą być w jakiś sposób dopasowane do tego. Ja mieszkam niedaleko w ogóle na rzut kamienia do głównej ulicy. Mieszkam w Warszawie przy ulicy Idzikowskiego, ale dojazd do ulicy Puławskiej, to ja nie wiem, to jest 500 metrów, zajmuje mi mniej więcej codziennie 20 do 25 minut. No to po co jest ten samochód potrzebny? To ja wolę pójść sobie na piechotę, bo inaczej to do niczego nie prowadzi. Proszę Państwa, chaotyczna infrastruktura drogowa, autostrady prywatne pomieszane z państwowymi, no i wiemy, co się dzieje, żeby przejechać autostradą z Warszawy do Poznania. Koszt zbliża się dzisiaj do 100 zł za same opłaty drogowe. Tego nigdzie na świecie nie ma. W żadnym kraju tyle się nie płaci, może w Stanach Zjednoczonych. To ta droga też do nikąd nie prowadzi. Takie są skutki, jeżeli chodzi o przyczyny. Jakie są przyczyny?
Proszę Państwa, przyczyną podstawową jest wprowadzenie w roku 89 neoliberalnego systemu rodem z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który jest nie ma na świecie takiego systemu. To jest system podręcznikowy. Zjadłem na tym zęby. Wielokrotnie brałem udział w dyskusjach na całym świecie jako członek Senatu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych. Taki system. Przedwczoraj byłem na konferencji międzynarodowej, gdzie przedstawiciel Niemiec powiedział, że w Niemczech nie ma takiego systemu. W Niemczech jest system, który nazywają keynesowsko-liberalny, a nie system neoliberalny. To jest inny system. Tam państwo ma znacznie większe kompetencje niż państwo w tym naszym systemie. Rywalizują z nami trochę Brytyjczycy, bo ich system jest też liberalny, ale brytyjski system zawsze był liberalny. Po prostu Brytyjczycy mieli system rynkowy, natomiast już Amerykanie mają inny. Nie ma w Stanach Zjednoczonych takiego systemu. My jesteśmy rzeczywiście zieloną wyspą neoliberalną. Polega ona na tym, że wszystkie decyzje powinny być podejmowane przez nas. No ale podejmijmy jedną decyzję na tej sali dzisiaj. Zobaczymy, czy wyjdziemy jednymi drzwiami. Czy nie trzeba będzie wychodzić przez dach albo przez jakiś. Nie ma takiego systemu. Nie istnieje w świecie system, który polega na tak zwanej masowej demokracji i liberum veto. Bo to jest system, który prowadzi do anarchii. Ten system wymaga remontu. Jeżeli go nie wyremontujemy, to nigdzie z tym systemem nie zajedziemy. Będzie jeszcze większa anarchia. Będzie większy bałagan na drogach. Będzie to wszystko, z czym mamy na co dzień do czynienia. Ten system jest głównym sprawcą. Został on do Polski przywieziony przez kilku ludzi, w tym głównie Jeffreya Sachsa ze Stanów Zjednoczonych, który notabene po objechaniu wszystkich krajów, znam go, spotykałem się z nim dwukrotnie, jakiemu starałem się udowodnić, że to, co on proponuje w Polsce, to się nie nadaje w ogóle do Czech, ani do Słowacji, ani do Rumunii, ani do Bułgarii. On powiedział, wie pan, to są drobiazgi. Mnie to mało interesuje. Mnie interesuje to, żebyście wiedzieli, na jakich zasadach się ten system opiera. Po czym jak zainkasował, bo jego honorarium w sumie było dość wysokie, zarobił w naszych krajach 500 tysięcy dolarów, pojechał do Stanów i tam się wyrzekł tego wszystkiego. Oficjalnie ogłosił, że on z tym systemem, który jest w Europie Środkowo-Wschodniej, nie ma nic wspólnego. To jest system od samego początku błędny. To nie jest. Ja nie konfabuluję tutaj do Państwa, mówię to jako, to są fakty. On po prostu uznał, że my jesteśmy ostatnimi idiotami. Jak chcieliśmy dać mu zarobić, to zarobił, a teraz żebyśmy mu nie zawracali głowy, bo on ma poglądy lewicowe, a lewica odrzuca jego zdaniem taki system anarchistyczny, jaki te kraje sobie zażyczyły. A Balcerowicz, proszę Państwa, ja już mówiłem nieraz i nie dwa, Balcerowicz, ja jestem winien tego, co zrobił w Polsce Balcerowicz, ponieważ zatrudniłem go po studiach na SG PiS-ie i pracował u mnie przez pierwszych 12 lat. Był spokojnym człowiekiem, inteligentnym. Napisał w międzyczasie doktorat o gospodarce Egiptu, zupełnie niezły, ale go podkupił w pewnym momencie jego życia Instytut Marksizmu-Leninizmu i mój przyjaciel profesor Andrzej Werblan. No to oczywiście z Instytutu Marksizmu-Leninizmu zaproponował mu Wilson Woodruff Center. To jest taka instytucja, jak w Moskwie było MGIMO. I każdy, kto chciał w Polsce sprawować funkcję w rządzie, musiał przejść pralnię mózgu MGIMO. I jak przyjeżdżał tutaj, to już był tak wyczyszczony, że potrafił socjalizm wymieniać we wszystkich przypadkach tam i z powrotem rano i wieczorem, a także o północy. Balcerowicz jak wrócił z Wilson Woodruff Center, to nic innego do tej pory nie potrafił powiedzieć, jak liberalizm, państwo jest B, trzeba natychmiast, wina cała jest w tym, że państwo za dużo płaci emerytom, najwyższa pora, żeby to wreszcie zlikwidować,
i tak dalej. Nie muszę tego powtarzać, bo Gazeta Wyborcza i inne, ale to głównie Gazeta Wyborcza, popularyzuje wystąpienie Balcerowicza. Balcerowicz jest dzisiaj, to nawet któryś z tych polityków już to powiedział, Balcerowicz jest dzisiaj nieprawdopodobnie archaicznym politykiem. Opowiada rzeczy, który, o których nikt w świecie nie chciałby nawet myśleć, nie tylko mówić. To są rzeczy, nie ma takich systemów. To są jakieś wymyślone bzdury, które są komuś wygodne, a wygodne są, komu to jeszcze o tym dzisiaj powiem. Drugą przyczyną tego wszystkiego, co się w Polsce stało, to jest prywatyzacja gospodarki. Proszę Państwa, to jest dziwnym trafem, wszyscy ci prywatyzatorzy, a było ich tutaj kilku, Kuczyński, Lewandowski, Kaczmarek i jeszcze ktoś tam był, jakiś Gruszecki. Oni wszyscy zastosowali zasadę, po pierwsze, ideologiczną. Państwowy jest gorszy niż cokolwiek. Trzeba natychmiast odebrać państwo wszystko, co mam. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych 25% własności należy do państwa. We Francji 40 parę procent. Nawet w Wielkiej Brytanii 30% własności należy do państwa. Nie ma gospodarki na świecie, która mogłaby się poruszać bez państwa. Państwo wszędzie pełni rolę strategiczną. Rola strategiczna nie polega na tym, że państwo wprowadza biurokrację, bo to co my utożsamiamy z państwem, tysiące przepisów biurokratycznych, które nam zatrudniają życie, podatki i tak dalej, to nie ma nic wspólnego ze strategiczną rolą państwa. Zastosowana zasada, jeżeli nie ma chętnego, oddaj za darmo polskie fabryki. Oddano 650 kilka fabryk, które w większości wypadków przyjęte zostały przez dawną nomenklaturę czerwoną. Ponieważ to byli dyrektorzy, prezesi i tak dalej, i tak dalej. No i każdy, kto dostał, kupił ten zakład przemysłowy, na przykład Ursus, który produkował 47 tysięcy traktorów, został kupiony za symboliczną złotówkę. To jest dzisiaj, jeżeli Państwo byście zobaczyli, co się dzieje w Ursusie. Ci, którzy kupili to, czyli przyjęli ten zakład, należą dzisiaj do najbogatszych ludzi w Polsce, ponieważ wszystkie maszyny sprzedali indywidualnie, każdą maszynę komuś innemu, za olbrzymie ilości pieniędzy, bo to były nowoczesne maszyny importowane z Wielkiej Brytanii. W halach, gdzie te maszyny stały, urządzono wielkie galerie, w których się sprzedaje wszystko, czego dusza zapragnie. Część tych hal wypożyczono na kluby młodzieżowe, część przerobiono na lofty. Lofty to są mieszkania dla snobów, takich, dla których normalny metraż, 3-metrowe mieszkanie jest za niskie i mało oryginalne, więc najlepiej by było, gdyby to można było przerobić na mieszkanie bardzo wysokie. Prywatyzacja jest, to ona aż prosi o prokuratora. To tak nie może być, że ci, którzy rozdali polski przemysł, dzisiaj brylują na salonach Unii Europejskiej, zarabiając po 100 tysięcy złotych i mają wszystko w nosie. Ale nie może być tak, że prywatyzator główny wybudował sobie pod Warszawą wielką posiadłość, ogrodził wysokim płotem, za którym stoi wielki dom, zamek, a jeszcze nie tak dawno jego matka była sprzątaczką, no i on też pieniędzmi nie pachniał. Skąd się wzięły te fortuny? Ale nawet nie o to chodzi. Ja nikomu nie zazdroszczę tych fortun. Chodzi o to, jakim prawem rozdano nasze wspólne dobro. Jakim prawem? Ja w tej książce opisuję, w jaki sposób dorobił się Kulczyk swojego majątku. To, że on importował coś tam z zachodu, to, bo to ciągle to powtarzałem, to był drobna cząstka tego majątku. Większość rzeczy Kulczyk uzyskał w ten sposób,
że miał przyzwolenie prezydenta, że ma w pierwszej kolejności, może kupić to czy owo, całe gałęzie przemysłu, potem te gałęzie przemysłu troszkę podrasowił i sprzedał kapitałowi zagranicznemu. Proszę Państwa, Japończycy, bo ja dokładnie badałem tę sprawę, jak zrobili Japończycy. Japończycy po II wojnie światowej mieli sytuację jeszcze gorszą niż my. Większość przemysłu japońskiego, prywatnego, była przez Amerykanów, przez Japończyków, przepraszam, przetransformowana na fabryki wojskowe. Jak się wojna skończyła, nie było wiadomo, co z tymi fabrykami robić. Uzbrojenie już nie trzeba było produkować, bo Japonia skapitulowała, zabroniono jej posiadania armii i co? Te fabryki prywatne kupiło państwo japońskie za drobne grosze. Wyposażyło te fabryki w importowaną technologię, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Kupiło doskonałych organizatorów, którzy postawili te fabryki na nogi i sprzedano te fabryki prywatnym właścicielom po cenie 10-krotnie wyższej niż państwo kupiło na początku. To jest droga do prywatyzacji. Żeby z grata państwo miało na tyle środków, żeby przekształcić tę fabrykę upadłą, doskonale prosperujący zakład, który weźmie prywatny właściciel, zapłaci określoną cenę i zaczną te zakłady produkować to, co do tej pory produkują. To jest droga prywatyzacji, a nie rozdawania fabryk za symboliczną złotówkę. To jest jakiś pomylony w ogóle, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, kto to w ogóle wymyślił. Podobnie z bankami. 90% banków jest w rękach prywatnych. Proszę Państwa, te banki są krwioobiegiem gospodarki. Co może premier czy minister zrobić, jak on nie ma banków? Nie ma przemysłu i nie ma banków. To, co oni mówią do mikrofonów, to w ogóle nie należy nawet tego słuchać, bo to nie ma żadnego skutku. Nie można rządzić gospodarką, nie mając pieniędzy i nie mając banku. Fabryk. Można tylko ideologię uprawiać, ale u tego są może jakieś seminaria albo naukowe, ale nie rządzenie krajem. Dzisiaj w każdym razie może odkupimy po tej cenie 10-krotnie wyższej te banki, no ale nie wiem, czy państwo ma aż tyle pieniędzy. Trzecią obłędną koncepcją, którą wypełnione było to 25-lecie, polegała na tym, że przemysł trzeba zastąpić usługami. Ktoś doszedł do wniosku, że idzie era postindustrialna, której przemysłu nie ma i nie będzie i nie powinno być. Będą za to usługi turystyczne, fryzjerskie, gastronomiczne i tysiące innych. Masowo zaczęto oddawać lokale różnym firmom, także Warszawa jest upstrzona zakładami fryzjerskimi francuskimi, Prowostem, innymi. Jest jedno takie, ale że fryzjer kosztuje tam 170 zł. Jeżeli ktoś się chce ostrzyc, to zapraszam. Mogę nawet podać adresy, gdzie się można ostrzyc za te 170 zł. Można jeszcze inne rzeczy też tam sobie zamówić. Nie ma takiej, era postindustrialna nie polega na zastępowaniu przemysłu usługami fryzjerskimi czy innymi. Polega na tym, że fabryki, które produkują samochody, rozwijają jednocześnie usługi technologiczne, które są przyklejone do produktów, na przykład do samochodu. Takiego samochodu nikt nie potrafi naprawić, na przykład samochodu BMW czy samochodu Mercedesa, poza autoryzowanymi stacjami tych firm. Tam też. Nie można pójść do byle zakładziku, żeby on naprawił nowoczesny technologicznie samochód, który często jest fabryką. Dziś nowoczesne samochody, nikt z nas, ja w każdym razie mogę otworzyć maskę, ale to nie jest taki samochód, jak kiedyś jeździłem marki Łada, że jak mi się zepsuł, to wiedziałem, co powinienem tam nacisnąć. No i w końcu dojechałem do jakiegoś warsztatu. Dziś nie wiem, co nacisnąć i dziś
Ja myślę, że większość z Państwa nie potrafi niczego nacisnąć, bo po prostu to jest inna technologia. Era postindustrialna polega na integracji usług z produktem i przyjęcie tego ciągu produkcyjno-usługowego przez fabryki, które je wytwarzają. Tak jest wszędzie dzisiaj i nie ma na to rady. Nie polega na tym, że usługi zastępują przemysł. Usługi trzeba rozwijać, także fryzjerski i inne. Ale usługi nie zastępują przemysłu. W Niemczech przemysł przynosi wciąż wielkie przedsiębiorstwa 50-kilka% produktu krajowego brutto, dochodu narodowego. 50-kilka%. My się szczycimy, że eksportujemy, że w naszym eksporcie są same maszyny. Ale to jest absolutne oszukaństwo, ponieważ my w Polsce nie produkujemy ani samochodów, ani statków, ale składamy wiele produktów. Montujemy te produkty, także samochody. I jak eksportujemy taki samochód za granicę do tego, który nam dostarczył podzespoły, to ten samochód, powiedzmy, sprzedajemy za 20 tysięcy dolarów. Wliczamy do eksportu 20 tysięcy dolarów, ale po sprzedaniu za granicą musimy z tych 20 tysięcy spłacić tym dostawcom różnych części całość, a wynika wtedy z tego rachunku, że 98,5% to jest wkład tamtych firm, a polski eksport wynosi 1,5%, ale my do wartości eksportu do krajów zachodnich wliczamy 100% tego produktu. Czy tak powinno być? Czemu to ma służyć? Ale prawdziwe. Proszę sprawdzić. Nie tylko, że możliwe, ale jest prawdziwe. Proszę sprawdzić. Proszę Państwa, wielką rolę odegrały polskie media. Media jako czwarta siła polityczna powinny służyć nam, społeczeństwu, a nie politykom i karterom. Dzisiaj wszystkie dyskusje w telewizjach to są dyskusje między politykami albo tej samej opcji, albo różnych opcji. Czy ja tam zauważyłem przedstawiciela konsumenta, zwykłego robotnika, czy zwykłego człowieka, który na przykład chciałby poruszyć problem braku mieszkań i zapytać, dlaczego tych mieszkań nie ma? Dlaczego się buduje w nadwyżce apartamentowce, a nie buduje się mieszkań spółdzielczych? Jakie są tego przyczyny? Nie ma takich dyskusji. Nie ma takiej dyskusji, nie ma miejsca także na takie poglądy, jak ja je tutaj głoszę. Bo to są tematy no, trudne, drażliwe. Lepiej media stanęły po stronie elit politycznych i po stronie kapitału. Media nie stanęły, nie pełnią roli społecznej. Bo dzisiaj cenzura w polskich mediach jest większa niż za najgorszej komuny. Doktryna Brzezińskiego, jak cię niewygodnie krytykować, to przemilcz. Jeżeli ktoś napisze coś i niewygodnie krytykować, bo on ma rację, to metoda stosowana przez wszystkie gazety jest taka, że się na ten temat nie pisze. Nie ma tego. To nie istnieje, bo jest niewygodne. Taka ma być rola mediów? Zwłaszcza, że 90% polskich gazet należy do Niemców. To są gazety niemieckie, tylko tytuły są polskie. Życie na gorąco, na zimno, na różową, na inne. To wszystko są tłumaczenia gazet niemieckich z polskimi różnymi zdjęciami. Media nie stanęły na wysokości zadania. Media nie należą, nawet nie zostały podzielone właściwie pomiędzy różne partie. SLD na przykład oddała za darmo wszystko, co miała i właściwie dzisiaj nie ma żadnej gazety, bo Trybuna jest taka gazeta, nie należy do Lewicy. Tak samo jak Przegląd też nie należy do Lewicy. Jeżeli ktoś z Państwa czyta tę gazetę, to są niezależne media, które się, jedno Trybuna się jest finansowana przez prywatny kapitał, a Przegląd przez składki, dotacje, fundacje. No i dlatego też, a ponieważ w tych gazetach nikt nie wydrukuje reklamy. Reklamy idą do określonych
gazet, do tych, które nagrodzą reklamodawcom wszystko, czego one oczekują. No i oczywiście, proszę Państwa, nie będę Was katował dalszą listą patologii, bo nie taki jest dzisiaj mój cel. Chciałem trochę Wam powiedzieć przyjemniejszych rzeczy, bo w książce to jest to, co ja dotychczas powiedziałem, to jest całkowity margines. To trzeba przeczytać całą książkę, żeby to znaleźć. Tu czy ówdzie, w tym czy innym rozdziale opinie na ten temat są napisane w sposób może taki dla mnie krotochwilny. Książka jako, przepraszam za wyrażenie, literatura powinna czytelnika bawić, a nie katować. Książka Was nie będzie katować. To, co ja dotychczas powiedziałem, jeszcze raz powtarzam, to jest margines. Za to jest wiele historyjek i opisów, które są no, warte do przeczytania. Na przykład konflikt Pawlaka z Wałęsą. W oparciu o źródła w kilku miejscach na tej książce pokazywałem, w jaki sposób humorystyczny panowie podejmowali decyzje. Jeden taki przykład, Pawlak dzwoni do Wałęsy, jak był premierem trzech partii. Panie prezydencie, czy pan prezydent udzieliłby mi audiencji? To Wałęsa mówi do Pawlaka, panie, dopiero pan był u mnie tydzień temu, ale mam wiele do panu prezydentowi do powiedzenia. To przychodź pan jutro. No to przyszedł Pawlak do Belwederu, posadzili go przy stoliku, przy którym zawsze siadywał, rozłożył laptop, podłączył do gniazdka, bo tam było to gniazdko, no i wchodzi Wałęsa. Wałęsa miał taki zwyczaj witania się flakiem. Sam się z nim spotkałem cztery oczy dwa razy. Też Państwu opowiem, bo to jest ciekawa historia. Mianowicie przywitał się z Pawlakiem. Pawlak się wyprostował. Mówi, panie prezydencie, jestem do pana usług. Wałęsa spojrzał na Pawlaka i mówi, panie, pan sobie ze mnie kpisz. Przecież to pan zamówił tę wizytę, mówiąc, że ma mi pan coś ważnego do powiedzenia. Ja wchodzę do tej sali, a pan mi mówi, że pan słucha mnie. A o czym ja mam panu powiedzieć? To przecież pan powinien powiedzieć. No i rozmowa się nie trwała zbyt długo. Po pewnym czasie Wałęsa doszedł do wniosku, że on musi tego Pawlaka zmienić. Dookoła mówił, ja już dłużej go nie wytrzymam. On mnie po prostu doprowadzi do rozpaczy, ten Pawlak. No to kim my go zastąpimy? Jedynym kandydatem, który wtedy był na podorędziu, kto był? No Józef Oleksy, ponieważ był chyba marszałkiem Sejmu wtedy. No i pojawił się Milczanowski. Kuba Łęce powiedział, panie prezydencie, mamy hak na komunistów. My ich wyplenimy do ostatniego. Oleksy był agentem Rosji. Ałganow to jest wtyczka wywiadu rosyjskiego, a Oleksy mu jest z ręki. Grają w tenisa. Jak Oleksy grał w tenisa, to ja byłem koszykarzem. W każdym razie tak to można powiedzieć. No ale w każdym razie rzekomo latali obaj po korcie. No i Wałęsa wysłuchał tego, co Milczanowski mi powiedział. Panie, jeżeli pan nie zamilkniesz, nie zamkniesz pan buzi, to ja pana wyrzucę jeszcze dzisiaj z tego stanowiska. Czy pan wie, do czego pan mnie namawia? Ja miałbym się zamachnąć na państwo? Chciałbym pan, żebym stanął przed Trybunałem Stanu? Przecież to jest urzędujący premier. Prezes Rady Ministrów. Ja się nigdy nie zamachnę na Oleksego. Ale jak Milczanowski wychodził, powiedział, panie, ja się odezwę w tej sprawie. Na razie niech pan milczy jak grób. Przyjdzie pora, to wykorzystamy tę pana informację. Rozmowy między nami nie było. No i oczywiście po roku czasu panowie powrócili do rozmowy.
No i resztę Państwo znacie, bo to nie ma co powtarzać tego, co było. Na samym końcu chciałbym jeszcze powiedzieć o kryzysie finansowym i o wielkim błędzie, który popełnił Tusk, który konsekwentnie w czasie kadencji mawiał Polakom, że Polska jest zieloną wyspą, której kryzys się nie ima. A Rostowski zamiatał pod dywan wszystkie niewygodne informacje dotyczące zadłużenia Polski za granicą, dotyczące długu publicznego, dotyczące i tak dalej, i tak dalej. Gdyby Polska przyjęła na serio to wszystko, co robiły inne kraje, kryzys, który grozi nam, bo nam na pewno grozi kryzys finansowy. Co do tego nie ma wątpliwości. Przedwczoraj byłem na międzynarodowej konferencji, na której ten temat był dyskutowany w gronie autorytetów międzynarodowych i nie ma nikogo, kto by zaprzeczał temu. Dziś na świecie robię karierę, książka Thomasa Pikettiego, Francuza, który ją napisał na temat kapitał w XXI wieku. I jego teza jest tak, w Ameryce sprzedano 500 tysięcy egzemplarzy tej książki. Jego teza jest taka, kryzys finansowy jest nieuchronny. Jeżeli się w najbliższym czasie nie uruchomi mechanizmów, które temu zapobiegną, będzie trzęsienie ziemi na tym ziemskim. Ale jemu zarzucają, ma marksistowski punkt widzenia. Nie, za chwilę to powiem, że to nie jest prawda. Otóż on mówi w ten sposób, o ile do końca XX wieku różnica między dochodami najbogatszych i najbiedniejszych była stała lub malała, o tyle w XXI wieku, kiedy przestał istnieć system Związku Radzieckiego, przestały istnieć też w wielu krajach silne związki zawodowe, różnica między dochodami najbogatszych i najbiedniejszych rośnie w tempie przyspieszonym, metrycznie. Dzisiaj, i co najciekawsze, ta różnica to jest głównie powodowana przez szybki wzrost kapitału spekulacyjnego. Wartość kapitału spekulacyjnego dzisiaj w świecie wynosi 600 bilionów dolarów. To jest kapitał, który nie istnieje w formie banknotów. To są tylko znaki wirtualne. To jest kapitał o charakterze wirtualnym. I kapitał ten rośnie mniej więcej rocznie co 10, o 10%. Kapitał produkcyjny, a więc wytwarzający żywność, samochody, wszystko, ubranie, dzisiaj rośnie w tempie 3-4%. I popyt na te towary, a popyt na te towary maleje, ponieważ ci, którzy mogliby kupić, nie mogą ich kupić, ponieważ nie mają pieniędzy. W rezultacie powstaje dylemat następujący. Jedni mają dochody, które już się liczy w dziesiątkach czy setkach miliardów dolarów, a drudzy mają dochody rzędu 400 dolarów, 500 dolarów. I ci drudzy wprawdzie mają duży popyt, ale nie mają pieniędzy. A ci pierwsi niczego już nie potrzebują, bo każdy z nich ma kilka rezydencji, kilka samochodów. Wprawdzie żywią się w najdroższych hotelach i restauracjach, ale to jest ułamek promila w ogóle w tych wydatkach. Pamiętajcie Państwo, że przy tych 600 bilionach dolarów kapitału spekulacyjnego cały majątek wszystkich ludzi na kuli ziemskiej wynosi 120 bilionów dolarów. Czyli jest 5 razy mniejszy. Ten kapitał spekulacyjny nie służy do pomnażania, jak już powiedziałem, majątku produkcyjnego, tylko czeka. Ja to porównałem kiedyś do szarańczy, szarańczy można znaleźć, wykryć przy pomocy radaru, gdzie ona na polach siedzi i czeka. Ona się nie rusza, ona czeka. I nikt tylko nie wie, w którym kierunku ona ruszy. Bo jak ona ruszy, to po niej zostaną tylko zgliszcza. Tak samo kapitał spekulacyjny, wiadomo w jakich bankach on jest ulokowany. Wiadomo, gdzie on, w jakim kraju jest. Ale on czeka na swoje ofiary. Tymi ofiarami są państwa,
którym się załamują bilansy, budżety państwa. I taką ofiarą była Grecja. W tej chwili na pierwszym miejscu są Włochy, Hiszpania, Irlandia, kilka innych krajów, które nie wiadomo, kiedy im się ta noga podwinie. Ale prędzej czy później się podwinie i wtedy będzie można sobie odrobić jednoroczne czy paroletnie czekanie na swoją ofiarę. Co proponuje Piketty? On deklaruje, że on jest przeciwnikiem użycia siły. Nie chce ani silniejszego państwa, ani silniejszych związków zawodowych. Bo jego rada polega na tym, żeby bogatych opodatkować podatkiem 70-80%, a biednym podatki obniżyć. Najlepiej zlikwidować. Tylko jeżeli to nie mają być związki zawodowe, ani państwo, on uważa, że powinny to zrobić parlamenty. I tu ja się z nim nie zgadzam. Ponieważ żaden parlament nie jest neutralny. Istnieją siły znane nam z naszej działalności, kiedy każdy poseł może być w jakiś sposób zindoktrynowany, żeby nie powiedzieć kupiony. I tak jest na całym świecie. To jak parlamenty mają uchwalić podatki 80% przeciwko sobie i swoim kolegom? Kto to w ogóle? Oczekiwanie na takie decyzje parlamentarne to jest niemożliwe. A jeżeli to jest niemożliwe, to te różnice będą rosły, a jeżeli różnice rosną, to tempo wzrostu PKB maleje. To jeszcze byłoby wszystko pół darmo, gdyby nie działało to negatywnie na tempo wzrostu PKB. Czyli świat się rozwija coraz wolniej, bogaci są coraz bogatsi. Na rynku realnym, zresztą to nie pozostaje neutralne dla rynku realnego, bardzo często, kiedy się zaczyna ten kapitał finansowy, znajduje się w kłopotach, ten kapitał zaczyna przenosić się na rynek realny, kupuje akcje i obligacje i wprowadza zjawiska kryzysowe na rynku realnym. Tak jak to było po kryzysie 2007-2008. Duża część kapitału wirtualnego, duża część, jakaś część, duża w porównaniu z rynkiem realnym, przeniosła się na rynek realny. I stało się to, co się stało. Olbrzymie bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. Czyli właściwie rzecz biorąc, w tej chwili dominuje zasada ratuj się kto może. Dlatego też takim pionierem w tej dziedzinie są Niemcy, które budują swoją własną, silną gospodarkę. I jestem przekonany, że Niemcy, gdyby taki kryzys wybuchł, wyjdą z tego może nie zupełnie ogromną ręką, ale w sumie krzywda im się nie stanie. Natomiast takie gospodarki jak Polska, zanarchizowane, doprowadzone do takiego stanu jak dzisiaj, ucierpiałyby najbardziej. I nie bójmy się żadnej Ukrainy, Rosja nie napadnie na Polskę. To są mity. Już wielokrotnie Rosja. Jaki mieliby oni interes napadając na Polskę i narażać się na to? Bez sensu. My się bójmy kryzysu światowego. To jest dla nas potężne zagrożenie. O wiele większe niż groźba jakiejś tam Rosji. Proszę Państwa, odpowiedzialnych za stan obecnej gospodarki wymieniłem już tutaj dzisiaj. Po pierwsze ci, którzy wprowadzili system neoliberalny. A więc, przepraszam, był przegłosowany na pierwszym demokratycznym posiedzeniu, czy na pierwszym posiedzeniu demokratycznego parlamentu jednogłośnie. Nie było ani jednego sprzeciwu. Nie było ani jednego sprzeciwu. Balcerowicz przeforsował w mgnieniu oka 10 ustaw, które w gruncie rzeczy wprowadzały kapitalizm wolnorynkowy. Nikt ani nie pisnął. Proszę Państwa, przypomnijcie sobie. To grudzień 89-90. Taka była sytuacja. To był podstawowy odpowiedzialny. Po drugie, wszystkie dekrety o prywatyzacji polskiej gospodarki zostały uchwalone w parlamencie. To nie były zarządzenia jakiegoś ministra. To były decyzje parlamentarne. I zasada taka, że firma jest tyle warta,
ile ktoś na rynku zapłaci, to jest wyimaginowana kalkulacja obłędnej ekonomii. Rynek decyduje o tym, o horyzont działania rynku to jest tydzień, miesiąc, no więcej już, może jest czasami kwartał. Wszystko, co ma horyzont dłuższy, o tym musi decydować system instytucjonalny, państwo, które jest za to odpowiedzialne. Jeżeli chodzi o dług rzeczywisty, według szacunków, te 400 miliardów dolarów długu zagranicznego, który składa się z trzech części: państwa, samorządów i przedsiębiorstw. Ale państwo odpowiada za wszystko, za cały dług. Jak zbankrutuje gmina, powiedzmy, w Kłaju Górnym, to ten, który pożyczył tej gminie kapitał, nie będzie jechał do gminy i prosił. On się zgłasza do ministra finansów i prosi o wypłatę. Państwo odpowiada za cały dług, a nie tylko za dług instytucji państwowych, żeby sprawa była jasna. Tu żadnych tłumaczeń nie może być innych. A to, że jest w jakimś państwie bałagan i nikt nie kieruje tym, że samorządy biorą pieniądze, a potem się okazuje, jak mamy dzisiaj w Słupsku czy gdzieś indziej, że jest niewypłacalny, bo chcieli budować jakimś, nie wiem, tężnie, pływalnie czy jakieś inne bzdety, ale im zabrakło pieniędzy. To za to odpowiada państwo i nie wolno tego Słupska zostawiać samego, bo wiadomo, że konstytucyjnie odpowiedzialne za to jest państwo. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak samo przedsiębiorstwo, jak zbankrutuje, wzięło sobie pieniądze na przykład u Krupa i jest niewypłacalne, bo jeden dyrektor zrezygnował, drugi ukradł, trzeci jeszcze coś innego zrobił. Za to też państwo odpowiada. Jeżeli chodzi o dług państwowy, to jest jakaś konstytucyjna bariera, po której na razie nie przekroczono. To jest 60%. W 89 roku dług polski, już mówiłem to dzisiaj, to zresztą publikowane jest wszędzie, wyniósł 23,5 miliarda dolarów. Z tego 4 miliardy trzeba było spłacić w ciągu paru miesięcy i spłacono ten dług, bo to były chwilówki takie, kredyt bieżący. Zostało 19,6 miliarda dolarów. Według wyliczeń Europejskiej Komisji Gospodarczej to było 9,8% PKB. Dzisiejsze nasze zadłużenie wynosi 59% PKB. Czy istniała możliwość, to nie było zadłużenie katastroficzne. To było zadłużenie trochę na nasze życzenie. I ci, którzy usiłowali tą drogą załatwić Gierka, wydali dziecko z kąpielą. Ja się już, proszę Państwa, w takiej książce, raporty dla Edwarda Gierka, opublikowałem 7 raportów o polskim zadłużeniu z lat 76-80. Te raporty przygotowane zostały przez banki amerykańskie, a dostarczył mi je ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, Witold Trąbczyński. I tam było pokazywane, jak to zadłużenie rośnie. W roku 79 Niemcy, wtedy kanclerzem był Schmidt, zaproponował Polsce oddłużenie się. Mianowicie Niemcy zaproponowali, żeby dwa wielkie zakłady, Cegielski w Poznaniu i Elbląg, jak się nazywał, zamek w Elblągu, przeliczyć na akcje i że oni kupią pakiety większościowe albo w jednym większościowe, w drugim mniejszościowe i zapłacą Polsce parę miliardów dolarów za te dwa zakłady, co pozwoli zdjąć ciężar tego bieżącego zadłużenia, bo chodziło o to, żeby można było importować towary. Brak importu był tym ciężarem. Biuro polityczne odrzuciło tę propozycję, bo Gierek je zreferował. Bo chodziło już wtedy ewidentnie o pozbycie się Gierka. Nie o oddłużenie Polski.
Nikt nie przewidywał, że to odłożenie, bo wszyscy sobie wyobrażali, że jak Gierka się wyrzuci, naród skoczy do roboty, zakasa rękawy i w ciągu paru miesięcy, roku czy dwóch uda się to wszystko doprowadzić do porządku. Tu niestety mój starszy kolega, pan profesor Czesław Bobrowski, który był moim profesorem, odegrał no, taką niechlubną rolę, wyprał trochę szare komórki generałowi Jaruzelskiemu, mówiąc, że jak to się stanie, to wreszcie staniemy na równe nogi. Otóż to zadłużenie nie było katastrofalne i, nie, i można je było, można było ten, zwłaszcza, że rok... Posłuchajcie panowie, zwłaszcza, że w roku 80, po raz pierwszy polski eksport zwiększył się, w roku 79, po raz pierwszy polski eksport zwiększył się w tempie wyższym niż polski import, ponieważ zachodnia Europa odblokowała, skończył się okres neoprotekcjonizmu, odblokowano import do tych krajów, czyli nasz eksport do tych krajów i ruszyła sprzedaż szeregu wyrobów przemysłu elektromaszynowego i po raz pierwszy import był mniejszy o 500 milionów dolarów niż eksport. Ale niestety to już nie były czasy, byłem świadkiem tego wszystkiego. Ja im tylko pytałem ich, czy wy wiecie, co się stanie, jak doprowadzicie do tego, do czego chcecie doprowadzić, do tego, że będziemy niewypłacalni przez jakiś okres czasu. Nikt o tym nie myślał. Wtedy był wróg numer jeden, pozbycie się Gierka. Nasz kraj zresztą ma takie, ten Polacy mają taką tendencję. Wskazana ofiara, dla wskazanej ofiary nigdy nie ma już ratunku. Tak to było wtedy, gdy ofiarą był Gierek, tak to jest dzisiaj, gdy ofiarą jest Platforma. Obawiam się, że dla Platformy też nie będzie już ratunku. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt i przyjemność prowadzenia tego spotkania. Starałem się to robić w miarę nie ingerując, tak, nie wysuwając swojej osoby, ale zadanie, jakie przede mną postawiono i jakie przyjąłem z sympatii dla gospodarza organizatora dzisiejszego spotkania, właściciela księgarni, pana Waldemara Podgórskiego, ciąży na mnie. W związku z tym chciałbym sam także parę słów komentarza do owej książki także jeszcze wygłosić. Otóż po pierwsze, ja nie jestem najlepszą osobą do komentowania tej pracy, albowiem nie zajmuję się zawodowo ekonomią ani historią ekonomii. Natomiast, jak pewnie przynajmniej część z Państwa wie, jestem z zawodu historykiem i politologiem i pod tym kątem myślę, że można o tej pracy powiedzieć następujące rzeczy. Po pierwsze, wbrew temu, co powiedział pan profesor, to jednak jest publicystyka polityczna. Publicystyka połączona z memuarystyką, albowiem autor jest jednocześnie uczestnikiem wydarzeń, a zatem faktycznie można by traktować tę książkę jako rodzaj źródła historycznego do epoki, specyficznego źródła polegającego na przetworzonych i wzbogaconych o informacje zaczerpnięte z poza własnych przeżyć, ale jednak generalnie narrację dotyczącą doświadczenia pana profesora dotyczącego olbrzymiego okresu czasu, bo to od lat 70. do dziś to jest ponad 40-lecie. Bardzo wielowymiarową pracę w tym rozumieniu, że wiele wątków jest tutaj poruszonych. I stosownie do punktu oglądania tych wydarzeń, one są relacjonowane mniej lub bardziej przekonująco, bo przecież nie we wszystkich wydarzeniach pan profesor mógł osobiście uczestniczyć. W związku z czym wartość tej pracy tam, gdzie jest to relacja rzeczy, która namacalnie była udziałem pana profesora, w której pan profesor uczestniczył, który decydował czy doradzał, czy był świadkiem po prostu zachowań innych ludzi, ma niewątpliwie wartość dokumentu historycznego. Tam natomiast i tutaj z obowiązku zawodowego i pewnego zadania krytyki, którą także powinno się wobec każdej pracy
przedstawić, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na konieczność czytania tej książki właśnie jako wspomnień człowieka, który nie tylko wspomniał, ale między innymi wspomnień człowieka, który uczestniczył w tych wydarzeniach. A ponieważ nie we wszystkich uczestniczył, to ja sobie pozwolę wskazać na te punkty, które wymagałyby pewnej korekty jednak. Otóż po pierwsze na stronie 194 czytamy o Kwaśniewskim i Cimoszewiczu jako tych, którzy szybko połączyli swe wysiłki, tu cytuję, w zakresie wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej i do NATO, jako zatem autorzy tego przedsięwzięcia, podczas gdy faktycznie przecież było tak, że negocjacje na temat stowarzyszenia Polski z Unią Europejską prowadzono w roku 90-91, one zakończone zostały 16 grudnia 91 roku, a zatem za premierostwa Bieleckiego, prowadził je obecny łódzki poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Jacek Sawicz-Wolski i on był z polskiej strony autorem traktatu stowarzyszeniowego, który rzeczywiście wszedł w życie w 1994 roku, ale to wszystko też było jeszcze przed Kwaśniewskim, a w pierwszym przypadku przed Cimoszewiczem. Z NATO natomiast tutaj ja mam własne drobne doświadczenie w latach, w roku 92. Pracowałem w Ministerstwie Obrony Narodowej i pamiętam z własnego doświadczenia, że pierwszym politykiem, który podniósł kwestię członkostwa Polski w NATO, nie był Mazowiecki, tylko był ówczesny minister obrony narodowej Jan Parys. To szybko zostało załamane w związku z dymisjonowaniem rządu Olszewskiego i podniesione później przez już premier Suchocką. Natomiast premier Mazowiecki raczej prowadził politykę obliczoną na finlandyzację Polski. Przypominam Państwu, że kwestie wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski podniesiono dopiero we wrześniu 90 roku, a co dopiero członkostwo Polski w NATO, więc tutaj ta chronologia niestety się nie zgadza. Myślę także, że ciekawe byłoby usłyszenie odpowiedzi pana profesora na pytanie, co pan profesor miał na myśli, pisząc rzecz następującą. Dopiero w połowie 97 roku Polska, Czechy i Węgry zostały zaproszone do Madrytu na szczyt NATO, by negocjować członkostwo w tej organizacji. Stało się to możliwe w efekcie dogadania się Rosji ze Stanami Zjednoczonymi w marcu tego roku w Helsinkach. Dogadanie się oznaczało zgodę Stanów Zjednoczonych na żądanie Rosji, by na terenie przyszłych państw członkowskich NATO nie rozmieszczać broni nuklearnej i żołnierzy NATO. Nie minęło zbyt wiele lat, a Amerykanie zapomnieli o swej zgodzie. Co to znaczy zapomnieli o swej zgodzie? Czym to się przejawiło? Bo stan mamy obecnie właśnie taki, że Polska stara się na razie z umiarkowanym sukcesem odrzucić owo zobowiązanie natowskie z 97 roku, a raczej mówiąc dokładnie luźną deklarację polityczną, że NATO nie ma intencji rozmieszczania poważnej infrastruktury wojskowej i poważnych wojsk na terenie nowych państw członkowskich w bieżącej, czyli z 97 roku, sytuacji politycznej. Ta sytuacja się zmieniła i to głęboko wskutek agresji rosyjskiej, najpierw na Gruzję, później na Ukrainę i deklaracja nie była też traktatem międzynarodowym, nie wiązała, a ani wojsk amerykańskich w poważnej liczbie, ani instalacji, ani broni nuklearnej na terenie nowych państw członkowskich nie ma, więc na czym polega to zapomnienie przez Amerykanów i to po upływie niezbyt wielu lat moim zdaniem pozostaje zagadką. To jest stwierdzenie, które bym kwestionował. Następnie nie mogę się też zgodzić z twierdzeniem strony 209. Mamy tutaj mianowicie napisane, że ustawa dekomunizacyjna zaproponowana wtedy w polskim Sejmie była próbą stworzenia obywateli dwóch kategorii i wyłączeniem części z nich, i tu cytuję, tylko i wyłącznie z uwagi na przekonania polityczne. Otóż praca w etatowym aparacie PZPR to nie była demonstracja przekonań politycznych, tylko to była służba niedemokratycznemu państwu wprowadzonemu tutaj przy pomocy obcego mocarstwa, więc nie za przekonania, tylko za aktywność polityczną bez zgody obywateli. Miano by wówczas, zresztą ta ustawa nie przeszła, okazała się politycznie nieforsowalna, ale kwestionowałbym tezę, że chodziło o przekonania polityczne. Nie, chodziło o działalność polityczną w aparacie państwowym bez mandatu demokratycznego obywateli. Na stronie 249 mamy z kolei tezę o założeniach polityki zagranicznej IV Rzeczypospolitej w okresie rządów PiS. I tutaj też jest kilka nieścisłości. Otóż po pierwsze hasło Nicea albo śmierć, jak pewnie Państwo pamiętacie, to było hasło
Platformy Obywatelskiej, zgłoszone z trybuny sejmowej przez Jana Marię Rokitę, zresztą w języku hiszpańskim, on to zaraz później powtórzył jako Nisea o Muerte. I wówczas w okresie planowanego i niedoszłego popisu był to wspólny front obu tych głównych partii. Później Platforma ze względów politycznych uznała, że należy się różnić od PiSu i zmieniła swój pogląd na Lizbonę, bo na tym przecież polegał spór między, mówiąc w skrócie, Niceą a Lizboną. To także platformerskiego autorstwa była koncepcja przelicznika pierwiastkowego przy głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej. Promoterem jej znów był Jacek Sariusz-Wolski. I wreszcie również nie zgadza się chronologia dotycząca udziału Wojska Polskiego w interwencji amerykańskiej w Iraku czy w Afganistanie. Przypominam, że Irak to 2003 rok, a zatem wówczas premierem był Leszek Miller, a prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Do rządów PiSu brakowało jeszcze 2 lata. A Afganistan to 2001 rok, więc jeszcze wcześniej. I co innego jest angażowanie się, zresztą moim zdaniem słuszne w tamtym czasie, to nie jest spotkanie ze mną, to wszystko wymagałoby osobnych wykładów, żeby pokazywać Państwu, ja tu zresztą parę miesięcy temu miałem okazję mówić o tym, więc ci z Państwa, którzy byli obecni, pewnie pamiętają. Udział Polski wówczas u boku Stanów Zjednoczonych w 2003 roku był grą moim zdaniem zasadną. Ona przestała mieć sens po 2008 roku, po resecie amerykańsko-rosyjskim, ale wtedy w 2003-2008 jak najbardziej była na miejscu. Wreszcie traktat lizboński, który też został tutaj ukazany, opóźnienie podpisania traktatu lizbońskiego, jego ratyfikacji przez prezydenta Kaczyńskiego jako pewnego rodzaju złośliwość pod adresem konkurentów politycznych, podczas gdy faktycznie moim zdaniem była to gra na czas, prowadzona tak długo, jak długo miała sens, to znaczy jak długo istniała nadzieja na doczekanie się obiecanego przez Camerona, wówczas starającego się o wybór, referendum w Wielkiej Brytanii, które gdybyśmy zdążyli z nim, mogłoby zatrzymać wprowadzenie w życie tego negatywnego w istotnych rozwiązaniach dla Polski traktatu, a odłożenie go o 10 lat było istotnym sukcesem politycznym. Gra na dalsze opóźnianie była więc grą logiczną. W końcowych partiach pracy myślę, że też warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że Unia Europejska, podobnie zresztą jak i euro, nie były projektami, Unia rozumiana szeroko, znaczy łącznie z początkami, czyli w ogóle proces integracji europejskiej od lat 50., to nie były projekty gospodarcze, to były projekty polityczne realizowane przy użyciu instrumentów gospodarczych, ale motywy, jakie stały za rozpoczęciem tych procesów politycznych, były jak najbardziej właśnie polityczne i tak by na to należało spojrzeć. Samo euro wprowadzone zostało przecież pod naciskiem Francji, pod naciskiem prezydenta Mitterranda, który wyobrażał sobie, że będzie miał w ten sposób instrument wiązania Niemiec w strukturach europejskich. Okazało się, że był to, że się mylił, że instrument był raczej instrumentem wpływu Niemiec na te struktury, a nie odwrotnie. A zatem zachęcając Państwa do przeczytania tej pracy, myślę, że trzeba pamiętać o tym jej charakterze. Jej charakterze wspomnieniowo publicystyczno-politycznym. Jako historyk muszę stwierdzić, że oczywiście jest pewien problem weryfikowania niektórych rzeczy. Praca właśnie jako taka, o której wspomniałem przed chwilą, takim jej charakterze, nie posiada siłą rzeczy aparatu naukowego, a zatem nie można weryfikować przytoczonych stwierdzeń poprzez odwołanie się do źródeł informacji. Tam, gdzie tym źródłem informacji jest pamięć pana profesora, tam oczywiście narracja stanowi, jak powiedziałem, źródło historyczne i powinna być przez innych historyków w ramach z kolei krytyki badawczej brana pod uwagę i włączana do zasobu wiedzy historycznej. Tam natomiast, gdzie jest to relacjonowanie wydarzeń toczących się na szerszej scenie, tam oczywiście potwierdzenie tych tez wymagałoby odwołania się do źródeł informacji, czego w tego typu pracach, to nie jest zarzut, tylko po prostu stwierdzenie charakteru pracy, w tego typu pracach nie należy oczekiwać. Stąd kończąc już to moje wystąpienie i zachęcając Państwa do lektury tej pracy, proszę, abyście zwracali uwagę na jej specyficzny charakter, charakter relacji autora osobiście zaangażowanego w wiele opisywanych wydarzeń, pamiętającego tok polityki i decyzji, w których czy to współuczestniczył, czy
je przynajmniej obserwował, i komentującego z pozycji człowieka z wewnątrz, w znacznej mierze, nie we wszystkich oczywiście tych procesach, ale w znacznej mierze z wewnątrz tego nurtu polityki polskiej, który w rozmaitych okresach mniej czy bardziej mógł wpływać na realia. Natomiast co do tez, które dzisiaj w czasie spotkania usłyszeliśmy, ja sądzę, że trzeba pamiętać o jednym, co zresztą ostatnio Waldemar Łysiak przytoczył w swoim artykule na temat Waterloo. Historyk, który doszukuje się jednej przyczyny, powinien zmienić zawód. Przyczyn zwykle jest zawsze bardzo dużo i tak jest oczywiście także i w tym przypadku. Trzeba także odróżniać retorykę, pewną otoczkę słowną stosowaną przez propagandystów rozmaitych nurtów politycznych od istoty rzeczy. To, że coś nazwiemy liberalizmem, nie znaczy, że nim jest. To, że dane tezy będą głoszone pod płaszczykiem takiej czy innej ideologii, czy przez powołanie się na takie czy inne przykłady, wymaga oczywiście głębszej, rzetelnej refleksji, czy mówiący, tu nie mówię o panu profesorze, tylko o propagandystach, którzy takie też zgłosili, rzeczywiście odwołuje się do przykładów autentycznych, czy zmyślonych, czy jak słusznie pan profesor mówił, gdziekolwiek coś takiego funkcjonuje w rzeczywistości, czy jest to tylko pewna nazwa nomenklaturowej prywatyzacji prowadzonej przecież zresztą od czasów, od połowy lat 80., jeszcze od czasów Rakowskiego. No i proszę pamiętać o tym, że PRL nie upadła dlatego, że odniosła sukces gospodarczy, tylko dlatego, że zakończyła się gospodarczą katastrofą, a zatem pytanie o to, kto zniszczył nasz kraj, czy dlaczego Polska znajduje się w sytuacji, w jakiej się znajduje, która zresztą sytuacja jest bardzo wielowymiarowa, no nie jest moim zdaniem jednoznacznie ani czarna, ani różowa, czy super, tak jakby to chciał kończący kadencję prezydent, że żyjemy w złotym wieku, tak oczywiście też nie jest, ale doszukując się rozmaitych przyczyn, wskazałbym na jedną, którą pan profesor bardzo słusznie w swojej pracy podkreślił, a mianowicie na jakość elit polskich. To jakość elit polskich, która z kolei jest skutkiem masakry z czasów II wojny światowej, powodowała, że takie, a nie inne koncepcje były przyjmowane, że podatność na korupcję była taka, a nie inna, że nasza klasa biznesmenów nie ma w sobie tego etosu, który posiadała przed wojną, nie ma poczucia służby publicznej. I coś, co myślę, że symbolicznie może zakończyć te moje, być może już nieco przydługie wystąpienie. Proszę pamiętać, że pierwszy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych, książę Lubomirski, za własne fundusze kupił budynek ambasady w Waszyngtonie i odstąpił go Rzeczypospolitej za symbolicznego $1. I tym różniły się elity II Rzeczypospolitej symbolizowane na przykład przez Lubomirskich od elit III Rzeczypospolitej symbolizowanych na przykład przez Sekułę, który, jak wiemy, popełniał usilnie samobójstwo, strzelając sobie kilkakrotnie w brzuch, tak, w serce, tak, trafiając w brzuch. I to jest, myślę, podstawowy powód pokazujący, dlaczego sytuacja jest taka właśnie, jaka jest, i także pewien niedowład państwa. Tu pan profesor mówił o historii Oleksego, ale ja pozwolę sobie ją tak skomentować, przecież pamiętam tę historię. Premier Oleksy mówił, że nie mógł przypuszczać, z kim rozmawia, czym zajmują się, biesiadował z pracownikami ambasady rosyjskiej, ale nie wiedział, że oni są agentami. No to trzeba się było zapytać jakichś dzieci w przedszkolu, to by mu powiedziały, czym się zajmują pracownicy ambasady rosyjskiej. Państwo, w którym minister spraw wewnętrznych oskarża premiera i żaden z nich nie idzie do więzienia. Jeden, ponieważ byłby słusznie oskarżony, albo drugi, ponieważ oskarżał niesłusznie, jest po prostu państwem bezwładnym. Natomiast jeszcze jako historyk dodam, że niestety polska pamięć historyczna, o ile jest wykształcona i dobra, to pamięta sytuację, w której hetmani koronni litewscy byli na żołdzie ościennych dworów, a po zdobyciu ambasady rosyjskiej, ambasadora Igelstruma, znaleziono rachunki, na których było napisane Le roi a reçu, czyli król otrzymał. Za pierwszy rozbiór tyle, za drugi tyle, za trzeci tyle. Więc to, że ktoś stoi na czele rządu Rzeczypospolitej, nie jest oczywiście jeszcze argumentem na rzecz tezy, że nie może być na usługach obcych. Tak niestety może się zdarzać. Takie rzeczy musimy brać pod uwagę. Dziękuję państwu bardzo.
Proszę Państwa, rozumiem, że ostatnie słowo należy do mnie. Oczywiście. Chciałbym, żebyście pamiętali, że to nie jest książka naukowa. Nie ma tu ani jednego odsyłacza. Po drugie, jednak się będę upierał przy tym, że to nie jest publicystyka ani polityczna, ani naukowa. To nie jest publicystyka. To jest literatura. Różnica między publicystyką, tu nie ma oskarżonych. Ja nikogo tu o nic nie oskarżam. Publicystyka polityczna musi mieć oskarżonego i oskarżającego. Teraz, jeżeli chodzi o postacie, które, czy to zrobił Kwaśniewski, czy zrobił Saryusz Wolski. Ja rozumiem, że Saryusz Wolski jest waszym krajaninem. On wywodzi się z Łodzi, ale ja, proszę Państwa, postaciami drugoplanowymi w tamtym czasie się nie zajmuję w książce. Po prostu się nie zajmuję. Nie ma, wiele było takich osób, które brały udział w przygotowaniu różnych aktów i nawet wcześniej jeszcze się tym zajmowały. Z natury nie byłem w stanie tego zrobić, bo po prostu książka ma swoje granice objętościowe. Wyszedłem z założenia, że skoncentruję się na tych osobach, które akt podpisał, a nie negocjował. To jest dość duża różnica, bo gdybyśmy chcieli wszystkie osoby wziąć pod uwagę, które pracowały przy negocjacji, to po pierwsze, zaczęły one te negocjacje o wiele wcześniej, niż ja to napisałem, niż zostały podpisane, a po drugie, było ich znacznie więcej. Teraz, jeżeli chodzi o nasz udział w wojnie afgańskiej, irackiej i innych, ja w tej książce prezentuję swój negatywny stosunek do naszego udziału, bez względu na to, że to podpisywał Kwaśniewski, Pipsztycki czy Miller, to niczego nie zmienia. Poza tym, że straciliśmy kilkadziesiąt, nie kontraktów, zabitych żołnierzy, według informacji, które otrzymałem od doradcy rządu amerykańskiego w Iraku, który jest Polakiem, żaden, z góry powiedzieli Amerykanie, że nie dostaniemy żadnego kontraktu. Nawet jeżeli liczymy na to, że podziękowaniem będą kontrakty dla Polski w Iraku, to chyba jesteśmy źle poinformowani. Także bardzo dziękuję panu profesorowi za te uwagi i państwu dziękuję za wyrozumiałość. No jestem zaszczycony, żeście poza dwoma czy trzema przypadkami dotrwali do końca. Ja oczywiście jestem w tej chwili gotowy każdemu, kto z państwa będzie zainteresowany moim autografem, taki autograf złożyć. Będzie to dla mnie przyjemność i w ogóle jestem, pociąg mam o 9:28, więc jeszcze dużo jest czasu, żebyśmy zdążyli z kolegą, który reprezentuje wydawnictwo, pan Bogdan Szostkiewicz tutaj i nie wiem, ile będzie chętnych, którzy by chcieli, żebym tam swój podpis złożył na książce, ale dotrwam na pewno do ostatniego podpisu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.